Cześć, dzisiaj na Moto Expo 2016 razem z Rafałem Wiśniewskim, który jest szefem marek Piaggio na Polskę, który dzisiaj opowie nam nieco o bardzo ważnych premierach, które pojawiły się razem z sezonem 2016. To, przy czym stoimy, to jest nowe Liberty. Czym się różni w stosunku od poprzednika? Więc na naszym stoisku, na którym mamy Piaggio i Vespa, najważniejszą w strefie Piaggio jest nowe Liberty, właśnie to, przy którym tutaj stoję. Nowe Liberty w tym roku dostępne będzie z ABS-em w standardzie i jeszcze w normie Euro 3, ale pod koniec roku będziemy oferowali już modele dostępne w wariancie Euro 4, który będzie od przyszłego roku na rynku polskim obowiązywał. To, co najważniejsze, to jest jego lifting, czyli tak naprawdę bazuje, jest zbliżony wyglądem do poprzedniego modelu, ale możecie ewidentnie zobaczyć na produkcie, podsunę się, żeby było lepiej widać, zobaczyć detale takie jak nowe felgi, nowe chromowane wykończenie. To, co najważniejsze, ta wersja, przy której aktualnie jesteśmy, to jest model bicolor, czyli brązowy lakier i beżowe wnętrze, tak to można ująć, czyli wnętrze kierownicy, miejsca przy nogach, tam gdzie jest schowek pod kierownicą i całe siedzisko. To dodaje pewnej elegancji i pewnej klasy. Nowe felgi, tak jak wspomniałem wcześniej, nowy bagażnik, który zaraz pokażemy, bo jest istotna zmiana konstrukcyjna, która zaistniała, mianowicie miejsce swoje zmienił akumulator, dzięki czemu przestrzeń pod bagażnikiem, przestrzeń pod siedzeniem jest teraz większa, zmieścimy tam jeszcze coś więcej oprócz samego kasku. Inne światła z przodu, inne światła z tyłu. Przede wszystkim inny wyświetlacz, który również zaraz zobaczycie na obrazku. Zbliżony do klasycznych wyświetlaczy Vespa designem swoim jest połączenie standardowego cyferblatu prędkościomierza z elektrycznym komputerem i elektrycznym wyświetlaczem podświetlanym na niebiesko. I to wszystko w wersji standardowej, w wersji L. Mamy dwa schowki i wewnętrzny przycisk do otwierania klapy siedziska, ale zanim otworzę klapę siedziska, pokażę jeszcze magiczny uchwyt na torebkę, na reklamówkę, na torebkę, na plecak. Bardzo poręczny, łatwy w montażu i wtedy, tak jak Włosi, standardowo trzymamy między nogami, prowadząc skuter bezpiecznie i komfortowo. Otwieram klapę od środka. Mamy na dole przycisk do możliwości otwarcia od środka, plus na kierownicy również w ramach centralnego zamku dodatkowy przycisk jest. Podnosząc kufer, widzimy w środku przestrzeń na kask. Oprócz zamykanego szczękowego kasku możemy zmieścić tam jakieś małe poręczne rzeczy, bo kufer nie jest olbrzymi, ale w zupełności wystarczający. Na wewnętrznej stronie siedziska widzimy miejsce do zamontowania podstawowych narzędzi, jeśli nam takie będą potrzebne. Zamykam. Oczywiście w ramach akcesoriów możliwe jest dokupienie, jeśli ktoś ma taką potrzebę, tylnego top boxa, tylnego kufra, który może przemieścić i może pomieścić zarówno kask, jak i podręczne rzeczy, takie jak chociażby zakupy. O tym pojeździe z mojej strony wszystko. Możemy przejść do jego sportowej wersji, która znajduje się w drugiej części stoiska. Zapraszam. Tutaj mamy kolor brązowy. Ja zapraszam do narożnika naszego stoiska, na którym jest Liberty w wersji S. Liberty w wersji S jest to model bazujący na poprzedniku, ten, który widzieliście przed chwilą, natomiast z natury rzeczy literka S symbolizuje jego sportowe zacięcie. Przede wszystkim przejawia się to w tym, że graficznie i wizualnie został zmieniony, zmodyfikowany, po prostu ma większego sportowego pazura. Najważniejsze widoczne rzeczy to felgi, charakterystyczne czarne felgi z błyszczącym rantem zarówno z przodu, jak i z tyłu. Matowy, szary kolor. Dostępny jest również w wersji czerwonego koloru. Wiadomo, czerwony plus 10 do prędkości. Czarne lusterka
czarne elementy wykończenia i chromowane elementy wykończenia. Czarne wnętrze, tamten poprzedni model w wersji podstawowej miał bicolor, ten ma czarne wnętrze z czerwoną nitką z przeszyciem charakterystycznym dla wersji sportowej. Oczywiście w standardzie ABS. Oba modele, i ten, i tamten, posiadają silniki w nowej technologii. O tym nie wspomniałem wcześniej. Jest to nowa technologia, nowe silniki iGET o pojemności 125 cm3 i konia, 11 koni mechanicznych. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.